Tryptyk wileński. Słuchowisko pióra Wiktora Trościanki. Kunigas, już wieczór. Pora na sen. Idź w dolinę do Wajdelotów. Powiedz, że kniaź zabił Tura pod samym nosem Perkuna. Tfu, tfu, żebyż nie w złą godzinę. Powiedz, że kniaź chce spać, a noc wiosenna, chłodna. Idź. Kazałeś, to pójdę, ale w dolinie Swintorucha spać niedobrze. Oj, niedobrze. Od doliny Swintorucha, Gedyminie i tak nie uciekniesz. Przyjdziesz tam jeszcze. Przywiozą ciebie. Przywiozą. Położą na stosie. Przywiążą twoje konie i psy i kilku lepszych jeńców. Paru lachów. Może jakiegoś brodatego, a grubego komtura. Oj, co to byłby za pogrzeb. No, no, Radwila, nie urządzaj mi jeszcze pogrzebu. A tak tylko sobie człowiek gada. Ale w dolinie spać niedobrze. Dym nie zawsze idzie w górę. Czasem ścieli się między drzewami. Może to jeszcze resztki witenesowych kości dopalają się na zniczu. Zostań, kniaziu, na noc tutaj, na tej górze. Zabiłeś Tura. Tam jeszcze spod ołtarza jakiś wąż wypełźnie, ropuchy wylazą. Wajdeloci mieszkają, przywykszy. Zabiłem Tura. Słyszałeś, Radzila, świst strzały? Słyszałeś, jak kusza brzęczała? Jak mogłem nie słyszeć? Stałem przy tobie, kniaziu, i widziałem, jak skoczyłeś z oszczepem, kiedy Tur zginął kolana. Wielkie łowy, kniaziu. Wielki dzień. Warto było wysadzić nos z Trockich jezior, co? Tam aż w kościach łamie tak mokro. Nic, tylko wrony kraczą nad zamkiem. Tu święty las. Niktura ani żubra pod bokiem Perkuna nie goni. Dobre tu łowy. Kunigas, zabrałem 3 skóry niedźwiedzie. Będziesz spał jak w Trockiej komnacie. Ogień tu obok rozpalę. Dobrze, zostanę tutaj. Ale do świątyni pójdziesz. Powiedz, że wielki kniaź polował i że przyjdzie poklonić się jutro Perkunowi. A nie nadepnij na świętą gadzinę. Uważaj. Niechaj ją na rojsty, na dzikie rojsty. Będę uważał. Zawiłem Tura pod samym Perkunem. Dobra to chyba wróżba. Niechaj gospodar na chmurach wie, że nie tylko on powala ludzi dęby i tury. Nie tylko on zapala lasy i sadyby, kładzie zarazę. Niechaj wie, że człowiek potrafi nie gorzej. Już słowiki śpiewają. Wiosna. O, spać, spać. Radwila! Radwila! Oszczep! Muszę psy spuszczać! Kunigas, jeszcze ciemno, za wcześnie jechać. Konie nogi polamią. Kunigas, co tobie? Wilki, słyszałeś, jak wyją? Nie, kniaziu. Nikt nie wył.
Ja nie spałem, tylko Słowik tam po drugiej stronie śpiewał. Nikt nie był. Cisza. Słychać było przelewanie się wilejki. Kniaziu, śniło się tobie. Mówisz, cisza, sen. Jeszcze mi w uszach pełno tego wycia. Straszny, ogromny. Takie, że w trokach byś usłyszał. I dalej, w Kijowie i Nowogrodzie, w Krakowie i Rydze. Jakby nie jeden wilk, a stado stadu podawało wycie. Jakby jednym głosem 1000 wilków wyło. Radwila, leć zaraz po krywę. Niechaj Lizdejka tu przyjdzie. Pod bokiem Perkuna mieć taki sen. Leć! Niech przyjdzie! Jeszcze mi w uszach wyje ten wilk. Witaj, wielki kniaziu. Nie szanujesz spokoju Perkuna? Nie bądź mi krzyw, krywe. Myślę, że się Perkun nie pogniewa. On lubi przecież wychodzić nocą, spadać na zwierza, na drzewa i na ludzi nocą. A jeszcze sobie poświeci. To wam, wajdelotom, i tobie starczy, mile jest ciepło koloznicza. Ja zabiłem Tura i miałem sen. Wiesz, że płochliwy nie jestem. Z bogami żyję w zgodzie. A obudziłem się z łomotem serca. Pewnieś kniaziu wczoraj po łowach surowego mięsa za dużo zjadł. Opowiadaj, co śniłeś. Śniłem najpierw jednego wilka. Jeden. Stał na samym wierzchołku tej góry, gdzie wczoraj ubiłem Tura. Między pniami drzew widziałem jego błyszczące ślepia. Zęby jak błysk brzozy, gdy piorun uderza. Piorunów lepiej nie wywoływać. Stał tam. Popatrz. Widzisz? Między tymi dwoma drzewami. I wył. Od paskudztwo. Radwila! Idź do psów. Nie podsłuchuj. No już dobrze. Co to ja, wilków nie słyszałem? Idę. To nie był zwyczajny wilk, Lizdejka. Nie, to był żelazny wilk. Żelazny, mówisz? Żelazny. I wycie jego było żelazne. Jakby mu w brzuchu 1000 wilków wyło. Obracał swój łeb na wszystkie strony świata, jak Perkun. Kiedy minie, nie wywołuj Perkuna. Jak Perkun, mówię, albo jak słowiański światowid. I taki od tego wycia echo szło na cały świat, że car ruski i król polski i arcybiskup Rygi... Widziałeś ich we śnie? Cara, króla i arcybiskupa? Nie, nie widziałem. Tylko jak mi się to wycie śniło, myślałem, że oni słyszą to wszystko. Wielki sen, kniaziu Gediminie. Jeden komtur, co był pojmany 20 lat temu, jeden komtur ze Stralsundy, zanim go powiesili na święto Perkuna, opowiadał mi, że miasto, gdzie żyje największy biskup łacinników, Rzym, powstało przy pomocy wilka. Wilczycy. Lizdejka, gdzie Rzym, gdzie Krym? O moim śnie opowiadaj. Rzym i twój sen, kniaziu, bardzo od siebie blisko. Blisko? Co pleciesz? Blisko. Teraz porozmawiajmy jak ludzie. Gediminie, mógłbym ci zrobić taką wróżbę, jak robimy w świątyni. Położyłbym ci ręce na głowie, siedmiokroć wezwał Perkuna, splunął na 4 strony świata i tak zaczął wykładać sen. Za stary jestem na to. Mindowe chyba pamiętasz. Pamiętam. Byłem z nim na Nowogródku i Świntorocha pamiętam.
tutaj z nim przyszedłem. Tutaj założyliśmy świątynię. Więc mów mi inaczej niż chór Wajdelotów. Słucham. Zabiłeś Tura, Gdyminie. Miałeś wielkie łowy, wielki dzień i wielki sen. Spałeś na górze, co patrzy na dolinę Swintorocha, dolinę ofiary. Za gajem między rzekami już rośnie osada. Kniaziu, to już nie jest tylko tak, jak było święte miejsce. Jakże nie jest? Nie jest. Tak jak ty nie jesteś już tylko sługą Perkuna i bogów litewskich. Sługą? Sługą nigdy nie byłem. Od tego są Wajdeloci. Chcę z Perkunem żyć w zgodzie. Nie chcę jego zemsty. Wierzysz? Wierzysz, że on jest? Albo to człowiek wie. Może jest, może go nie ma. Myślę czasem, że taki Bóg, co tylko zabija, mści się, karze. Widzisz, Krywe, zabijać i mścić, nie sztuka. Za mną jeździ wierny jak pies Tatar z gotowym lukiem. Na kogo pokaże palcem, świst szalny, krótki krzyk, koniec. A przecież ja nie Perkun. No widzisz, mówiłem, już i ty nie jesteś taki, jak byli przed tobą. I to miejsce inne. Przyszli tu bracia zakonni, chrześcijanie. Wiem, sam przecież im dałem pozwolenie. I ja wiem, że dałeś. Osiedli tu, pod naszym świętym gajem. Zbudowali sobie niewielką świątynię. Modlą się i składają ofiarę temu człowiekowi przybitemu do krzyża. Nazywają go Bogiem. Mówią, że zemsta jest zła i że wrogów nienawidzić grzech. Mówią grzech, to znaczy źle. Nazywają się Franciszkanie. Ich założyciel Wajdelota podobno był żebrak pokryty ranami. Rozmawiał z ptakami i z wilkiem. Co złego robią ci Franciszkanie? Nie wiem, czy to złe, czy dobre. Nie wiem. Dowiadują się, gdzie kto chory, gdzie mur, zaraza. Idą, leczą. Kiedy człowiek ucieka od człowieka tkniętego powietrzem, oni nie uciekają. Czasem zabierają do siebie. Kiedy ktoś nie ma jedzenia, żebrzą dla niego u innych. Słuchaj, kniaziu, to już coś innego niż nasza Litwa. I to tutaj, na samej Dolinie Ofiary. O śnie nic nie mówisz. Mówię cały czas, bo sen twój znaczy, że masz tu, dokoła Boga Perkuna, dokoła tego, czym stara Litwa była i jest i ma być, że masz zbudować wielki gród, sam przenieść się strok z jezior i wysp, gdzie zapadasz na odpoczynek jak carzyk tatarski. Jesteś wielki kniaź. Kłaniają ci się kniazie ruskie. Boi się król polski. Król polski chce mojej Aldony dla swego syna. Twoja wola, czy ją dasz, czy nie dasz. Tylko ci mówię. Tymi kniaziami i grodami nie możesz władać jak leśny gospodar. Rób wielki gród, wielki zamek. To właśnie znaczył twój sen. I będzie ten gród głośny w dalekiej ziemi. Tylko pamiętaj, ten zamek stanie nad Doliną Ofiary, nad świątynią Perkuna, nad zniczem, nad prochami z kości kniaziów i największych bojarów Litwy. Nad wszystkim, czym Litwa dotąd była. Czym była, wiem. Nie wiem, czym będzie i czym ma być. Popatrz, Lizdejko.
Jesteś stary i uczony. Znasz księgi. Wiesz, co jest na świecie. Wiem. Jeden z tych żebraczych zakonników pokazał mi list od tego biskupa Rzymu. Nazywa się Jan XXII. Jak myślisz, Krywe, czy Litwa to ostrów na morzu? Od wschodu idzie wiara grecka. Kijów i Nowogród to złote miasta cerkwi i klasztorów. Od zachodu cały wielki świat łacinników. No, znamy go dobrze z łaski komturów. Sam wiesz, że rozbójnicy z krzyżem to jeszcze nie cała łacińska wiara. Ten mały król Polaków znów zbiera cały swój kraj, wklada koronę. Na północy zakon mieczowy i arcybiskupi Rygi. A my tutaj z wężami, z niczem i wajdelotami. A czy ty, Gediminie, myślisz, że potęgę można tworzyć tylko koło tego ich boga przybitego do drzewa? Gediminie, okryj tego wilka, ten gród i wszystkie twoje grody żelazem. A wtedy głos Litwy rozlegnie się na cztery strony świata. Dobrze, Krywe. Cokolwiek będzie, strog trzeba się wynosić. Waszej doliny ofiar i waszych, naszych bogów nie ruszę. Umrę, jak żyję. Ale Litwy od świata nie będę chował nawet w świętych gajach. Wiary obce, i grecką, i łacińską, będę wpuszczał. Jeśli Perkun naprawdę silniejszy... Więc pozwolisz, aby pod twoim zamkiem wznosiły się także inne świątynie? Jak mi będzie trzeba, pozwolę. Dom padnie, znicz zgaśnie, prochy przodków rozniesie wiatr. Może. Przyjdą Lachy, Rusiny, Niemcy, Tatary. Może. Będzie rosnąć miasto pomieszanych wiar, pomieszanych języków. Na szczęście... Ja tego już nie będę oglądał. Mnie tu spalą, jak palili innych. Niech i mnie tu spalą. Z koniem, psami, sokołami. A na górze zamek, mocny zamek postawię. Dam go ja wnutowi. Kiejstut, Lubart, Olgierd i reszta też swoje dostaną. Wracaj teraz, Krywe, do Wajdelotów. Powiedz, że tu stanie zamek i będzie wielki gród. I ja tu przybędę mieszkać, wielki kniaź. Tylko nie mów im tego, czego ani ty, ani ja, ani nikt nie wie. Nie mów, że Dolina Ofiary będzie na wieki wieków Doliną Perkuna. Żegnaj, kniaziu, szczęśliwej drogi. Radwila! Hej! Radwila! Konie się odlać, wracamy do trog. Aha, każ odrąbać rogi z ubitego tura. Zanieście te rogi Wajdelotom, niech wieszają na ścianach świątyni. Powiedz, że Kunigas Gedymin składa je Perkunowi. Una melodia italiana per la serenissima principessa Caterina. Chciałabyś, serenissima sorella, pojechać do Italii? Och, jak jeszcze? Z panią matką. Pani matka nie wyjedzie. Panowie rada nie chcą. Sejm się będzie burzył. Agostino, ty widzę mamy jeszcze naszej nie znasz. Najjaśniejszy panie, książę Mikołaj Radziwiłł. Aha, znów mnie będzie nudził, abym do jego zboru jechał. Idę.
Milościwy król, dłużej nie możemy czekać. Czemuż to, Mikołaju? Zaklinam, jedź co rychło, jedź z orszakiem, okazale, żeby wszyscy widzieli. To przecież niedaleka podróż, spod zamku na Łukiszki. Ale dlaczego dzisiaj? Skąd ten pośpiech? Papiści! Czarny! Nie zapominaj, że jestem królem katolickim. A księciem Litwy! Wybacz, lecinicy coś zwąchali, że masz jechać. Jakiś rozruch w mieście zamierzają. Już biją w dzwony po kościołach. Wszak słyszysz? Słyszę. Dzwonów mamy w Wilnie dużo, więc dzwonią. Ranią ci uszy, Mikołaju? Królu, każda chwila droga. Wydaj rozkaz. Na pamięć naszej Barbary zaklinam. Barbarę zostaw w spokoju. Niech jej dzwony będą srebrną muzyką. Barbarą i wy, Radziwiły, i panowie, i dwór, i kto tylko mógł, uderzał w tron. Ja jej do śmierci nie zapomnę. Ale was i tych wszystkich także. Więc o Barbarze milcz. Niech w tej kaplicy, gdzie ją złożył, nareszcie leży w spokoju. Mów, czemu to królewska obecność tak pilna w waszym zborze? Duchowieństwo łacińskie ze swoim hersztem Pawłem... Obelg pod tym dachem nie ścierpie. Mów spokojnie, albo wyjdź. Biskup Paweł, książę olszańskie, ani swego urzędu, ani swego tytułu od cesarzy niemieckich nie wypraszał. Najjaśniejszy pan z takim wyproszonym tytułem wszedł raz w bliskie związki. Królu, nie przedłużajmy tych potyczek. Nie jesteśmy na turnieju. Duchowieństwo łacińskie puściło między ludem bajki, że nasz zbór to świątynia diabla, że tam obrzydliwe czary odprawiamy, że zamiast ołtarza stoją na stole dwie nagie figury. Ludzie, mijając Łukiszki, zaczynają żegnać się i z trwogą uciekać. Królu, ogłosiłeś jedno prawo dla różnej wiary. Czas, abyś obecnością swoją to potwierdził. To wreszcie zakończy rozruchy w mieście. Inaczej... Wiem. Chcesz mi przypomnieć, jak dla przypodobania się Bogu ludzie rżnęli i jeszcze rżną siebie w Niemczech, Anglii, Francji? Dobrze. Zrobię wszystko, żeby nasza ziemia takich zasług u Boga nie szukała. Abyśmy się za łby nie brali, chwaląc Ojca, który jest w niebiesiech. Pojadę. Najjaśniejszy panie, mówiłem, manifestacja łacińska. Spójrz, procesję prowadzi sam biskup Paweł z całą pompą i zapalonymi świecami. Jedźmy, może jeszcze zdążymy przejechać, nim nam zagrodzą drogę. Już nie przejedziemy. Laudetur Jezus Chrystus. Jakież to dziś święto, mości książę pasterzu. To procesja żalobna. Żalobna? Po kim? Po twojej wierze, królu. Chcesz ją opuścić. Ja? Kto śmiał takie oszczerstwa puszczać? Jedziesz z tym czarnym księciem do jego świątyni. Jadę, bo chcę zaświadczyć, że to nie dom rozpusty ani czarnoksięstwa, tylko... także dom modlitwy. To może zaświadczyć każdy inny, ale nie ty, najjaśniejszy panie. Jeśli, milościwy panie, zechcesz z księciem Mikołajem przejechać do jego zboru i palacu na Łukiszki, to tylko po nas. My się przed tobą położymy. Wszyscy. Ja, biskup Wileński Paweł,
i sufragan mój Cyprian, kapituła i zakonnicy. Położymy ci pod nogi chorągwie kościelne. Każ po nas przejeżdżać. Droga na Lukiszki tylko po nas. Książę biskup raczy żartować. Żartować? Bracia, król polski, wielki książę Litwy, Zygmunt August, życzy sobie jechać z księciem Mikołajem Radziwiłłem do jego zboru na Lukiszkach. Powiedziałem najjaśniejszemu panu, że droga dla jego orszaku, strojnych i konnych, prowadzi po nas, po naszych ciałach i znakach kościelnych. Bracia, na kolana i twarzą do ziemi. Otwieramy drogę najjaśniejszemu panu. Stać! Dosyć! Mikołaju, zawracamy. To znaczy, ty zawracaj. Ja idę z procesją. Waszmościowie! Z koni! Wysokość książę finlandzkie Joannus. Poklon najjaśniejszemu królowi i panu. Pozdrowienia od miłościwie panującego króla Szwecji, a brata mego Eryka. Witaj, miłościwy książę. Wiem już z listów o twoich zamiarach wobec mojej siostry, księżniczki Katarzyny. Później o tym szczegółowo mówić będziemy. Powtarzam, com napisał. Do małżeństwa przymuszać nie będę, ani też zakazuję. Ręka niewieścia, choćby z królewskiego dworu, nie ma być do podpierania tronów lub komór skarbowych. Był tu już Sukin, poseł cara Iwana. Mówił, że mu polecono wybrać najlepszą polską księżniczkę według zdrowia i urody. Zostań, mości książę. Obejrzyj naszą stolicę. Poznaj księżniczkę. Myszkowski. Najjaśniejszy panie. Ty i Łukasz Górnicki, pokażcie zamek i miasto. Ja proszę na wieczerze. Co waszą książęcą mość najwięcej w tym mieście interesuje? Nasze zamki, mury, bramy, kościoły, ludzie. Bo o was mówią bardzo dziwne rzeczy. Że tu pieśń i strój Italii obok tureckich zawojów. Tatarzy i jezuici. Tak, książę. Mamy 1000 twarzy. Jesteśmy tyglem. Na tym miejscu, gdzie teraz stoimy, był kiedyś święty Gaj, a w nim święty poganów Znicz. Płonął dzień i noc, aż go zgasiła poświęcona woda spod ręki króla Władysława i królowej Jadwiki. Widocznie jakiś żar w tym miejscu został. Bo tu z tysięcy obcych sobie słów i różnych pacierzy i koloru szat wypala się... I to mówi ksiądz? Ksiądz katolicki? Najjaśniejszy pan i książęce miloście Anna i Katarzyna. T-
teraz niech się książę przyjrzy. Ta młodsza Jagiellonka to Katarzyna. Trochę urody mamy Sforza, trochę po kunigasach Litwy. Jaka śliczna. Księże Myszkowski, jakże gość? Gość gładki i łasy na księżniczkę. Co waszmość tu jeszcze robi? Jeszcze nie w bibliotece? W inkunabułach, księgach? Nie w Machiavellu? Zmęczonym. Słucham tej muzyki, tych trąb mosiężnych, a dolatuje mnie z górnego zamku wycie Giedyminowego wilka. Łukasz Górnicki, najświetlejszy umysł dworu i takie bajki. Lipiec. Widywałem tego naszego ostatniego wielkiego księcia koło zbrojowni. Przychodził po śmierci Barbary, siadał i do późna słuchał słowików, jak jego pradziad. Raz mnie tam spotkał i spytał, czy słyszę. Mówię, że słyszę. Ładnie śpiewają. A on nagle, czy słyszysz, jak wyje żelazny wilk? Aż mi się zimno zrobiło. A on znowu, jak wyje żelazny wilk na pożegnanie ostatniego wielkiego księcia Litwy. I ja mu na to, najjaśniejszy panie, to tylko słowiki. Masz rację, powtórzył, słowiki. One żegnają Jagiellonów. Tak mi wtedy koło baszty na górnym zamku mówił Zygmunt August. Był lipiec. No, nareszcie. Nareszcie was znalazłem. Witaj, Stasiu. Prosto ze wsi? Tak, prosto z Ustronia. Znaleźć nas nie trudno. Tu Królikowski przed katedrą i pełno szpiclów. Mój Boże, nawet tu spokoju nie dają. Tropią nas krok za krokiem. Wiedzą, że tu od rana siedzimy. Od rana? Tak, od rana. Przy okazji oddajemy ostatnie posługi duchowe Piusowi VII. Do katedry nie wejdą. Od godziny siedzimy tutaj w kaplicy pod patronatem świątobliwego królewicza. Przed pół godziną wpadł Pietraszkiewicz. Mówił, że już z komisji Nowosilcowa wyszedł papier aresztowania Tomasza i Czeczota, i Piekarskiego, i mnie. Mają nas brać w nocy z domów. Potworny. Może jeszcze gdzieś można się schronić? Gdzie? Jak? Schronią nas dobrze. U bazylianów. Trudno. To koniec. Albo nie koniec. Pewnie już przed moim zaułkiem szpicle Szylkowa, Królikowskiego i Krukowskiego krążą jak kruki. O Boże. Przysiądź tu. Patrz. Kazalnica skargi. Orzeł. Pod nami gdzieś wielki książę Witold i Aleksander i Barbara. Jagiellonowie. I ten nad nami w srebrnej trumnie młodzieniec, co świętością chciał ochronić losy Rzeczypospolitej. Siadaj. O tobie w śledztwie nic nie wiedzą. Wszyscy zeznają, żeś wyjechał za granicę. Jakże zostanę na wolności, kiedy wy za kratami, w kibitkach? Zostaniesz. Ktoś to musi oglądać do końca, świadczyć. Te pieśni żalobne nie obce tutaj. Dolina ofiary. Nocą może wilk żelazny zawyje. Idź już, Morawski. Pytaj jutro u bazylianów. Boże,
Idź się. Późno. Julcia jeszcze sprząta. Kwatera waszmość profesora jak po tatarskim najeździe. Pytali z policji. Waszmość także? Ja także. O, Julcia. Dosyć porządków. Późno i zimno. Jesień. Książki układam. Wszystko leżało porzucone. I te papiery. Te papiery? Ach, tak. Jeszcze rok temu do późna w nocy pisałem. Na dawnej kwaterze, na Bernardyńskiej ulicy. Wszyscy na dziedzińcu zaglądali do okien. A pan Adam biegał z jednego pokoju do drugiego. Biegałem, bo była bitwa. Pokaż, Julciu, te papiery. Kędy świątynię miał władca pioruna i Bóg, co wichrem niepogodnym świszcze, gdzie woly, konie, trzoda srebrnoruna, codziennie krwawi poświęcone zgliszcze, tam stos ogromny kladą pod obloki, dwudziestem sążni długi i szeroki. Odkrywać drzwi! Skorej! Uczyciel gimnazji Adam Mickiewicz? To ja. Wy aresztowani. Zabierajcie się. To słuchowisko Tryptyk Wileński, pióra Wiktora Trościanki. Mówi Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.